W ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja. Dzikie zwierzęta z terenu Gdyni, które są znajdywane w wyniku wypadków, choroby, trafiają najpierw do lecznicy przy ulicy Stryjskiej i stamtąd właśnie do tego ośrodka. To niesamowite miejsce mieszczące się na Kaszubach, gdzie zwierzęta, zarówno ptaki, jak i ssaki, mają zapewnione bardzo dobre warunki i dzięki temu po rehabilitacji, po wyleczeniu mogą wracać do natury. Tak naprawdę to jesteśmy szpitalem dla dzikich zwierząt i leczymy zwierzęta i wypuszczamy do natury. Nasza misja brzmi w trosce o dzikość i, no i tego się trzymamy. Leczymy, wypuszczamy. O to nam najbardziej chodzi w naszej pracy, żeby jak najwięcej dzikich zwierząt wróciło do natury. Bardzo dużo jest ptaków, ale też zajmujemy się wiewiórkami, jeżami, zającami, kunami. W zasadzie tą najdrobniejszą zwierzyną, która potrzebuje pomocy. Przyjmujemy zwierzęta w klinice weterynaryjnej w Gdyni. Tam można przywieźć takie poszkodowane dzikie zwierzę. To bardzo ułatwia pomoc mieszkańcom, bo mieszkańcy czują się tak dość pewnie i bezpiecznie, że jest na terenie Gdyni takie miejsce. Z tej kliniki zwierzę trafia do nas, do ośrodka, do Ostoi. No, leczymy i wypuszczamy. Warto też przestrzegać zasad. Nie każdy znaleziony w polu ptak, nie każdy znaleziony w polu zając to zwierzę chore. Bywa tak, że po prostu zwierzęta mają takie zwyczaje, że matka zostawia młode na jakiś czas po to, żeby się usamodzielniały. Dlatego warto czytać na ten temat, warto korzystać z porad, po to, by nieświadomie nie zrobić zwierzętom krzywdy. Jeżeli też mamy jakąś wątpliwość, zastanawiamy się, czy to zwierzę potrzebuje pomocy, no to warto zadzwonić i dopytać się albo napisać na Facebooku pytanie, co w takiej sytuacji zrobić, albo po prostu przywieźć na Stryjską 25 w kartoniku. Tam taka osoba praktycznie bez kolejki zostanie przyjęta. Jeszcze łatwiej to po prostu zadzwonić do Straży Miejskiej, do Ekopatrolu, gdzie też panowie bardzo fajnie pomagają i skutecznie i też wiedzą, jak zadecydować w takiej sytuacji.